Cześć kochani, witajcie na naszym kanale 4 Bookery. Ja jestem Asia Joanne The Silent i dzisiaj przychodzę do Was z książkami idealnymi na jesień. Trochę tych książek sobie przygotowałam tutaj. Zobaczymy, ile ostatecznie uda mi się opowiedzieć i które wybiorę, bo jak zaczęłam tak wyciągać je z mojej biblioteczki, to zrobił się tutaj naprawdę pokaźny stosik. Na pierwszy ogień idzie książka, o której już Wam mówiłam w Dark Academia Reading Vlog, ale uważam, że ona jest tak idealna na jesień, że nie umiem sobie wyobrazić tego filmiku bez tej książki, czyli Tajemna historia od Donny Tartt. Mamy tutaj historię grupy elitarnych studentów. Dlaczego elitarnych? Bo jest ich tylko piątka pod okiem ekscentrycznego profesora, którzy studiują filologię klasyczną. Richard jest nimi bardzo zafascynowany i chce dołączyć do ich grupy, co mu się udaje, jednak pod wpływem nauk, alkoholu i innych używek dochodzi do morderstwa. I mamy tutaj historię, czy można uniknąć odpowiedzialności za to morderstwo, czy można popełnić tak naprawdę zbrodnię doskonałą, czy jednak sprawiedliwość zawsze z nas odnajdzie. Tutaj Donna Tartt, naprawdę świetnie wykreowana Dark Academia, świetnie wykreowana historia i postacie. Bardzo dużo jest nawiązań do klasyki, do filologii, do Greki, do starożytnej Grecji. Jest naprawdę po prostu bije taką greckością od tej książki. Ja nie wiem, czy zrozumiecie, o co mi chodzi, ale myślę, że po przeczytaniu tak. I ogromnie polecam. Jest to też dość ciężka książka, ona jest dość gruba, ale ja ją też czytałam na raty, takie 50 stron dziennie, bo więcej po prostu nie byłam w stanie. Jest naprawdę przytłaczająca, ale jest fenomenalna i polecam ją Wam z całego serca. Siedem śmierci Evelyn Hardcastle, czyli książka, za której Lilith ja zabieram się od dłuższego czasu i jakoś tak nie mogę tutaj dotrzeć. Jest to moim zdaniem kolejna książka, która idealnie nadaje się na jesienne wieczory i ma taki mroczny klimat, pełen tajemnic, ale jest się jej tak ciekawym, że czyta się ją z zapartym tchem. Ja siedziałam po nocy i czytałam, mimo że się bałam, jak ją czytałam, to siedziałam i czytałam do końca. Mamy tutaj bohatera, który codziennie odtwarza ten sam dzień, ale codziennie w innym ciele. I ma on 7 dni na rozwiązanie zagadki, kto zabił Evelyn Hardcastle. Bo codziennie na balu o godzinie 11 Evelyn Hardcastle zostaje zamordowana. Bardzo ciekawy koncept, bardzo. Tym bardziej, że po 7 dniach, jeżeli zagadka nie zostanie rozwiązana, nasz bohater traci wszystkie wspomnienia i zaczyna cały proces od nowa. Tylko że on nie jest jedyną osobą, która bierze udział w tej grze. A kto pierwszy? Ten lepszy. Mogłabym Wam długo opowiadać, jak ta książka jest wyjątkowa dla mnie i jaka ona jest cudowna, ale naprawdę polecam bardzo gorąco Wam tą książkę i będę, jak zrobię jej reread w końcu, to będę Wam na pewno o niej dużo opowiadać. Nie mogło zabraknąć w tym zestawieniu fantastyki, czyli teraz pora na cień i kość. Alina Starków, zwykła żołnierka, podczas incydentu odkrywa w sobie moc, której na świecie nie widziano od dawna. Trafia więc ona do zakonu Griszów, w którym podejmuje naukę, żeby jak najlepiej wyszkolić swoje moce i móc odmienić los Rawki. Jednak wpada ona w oko Zmroczowi, czyli generałowi Kiriganowi, który jest taką szarą eminencją w Rawce i pociąga za sznurki. Czy on ma dobre motywy, czy chce pomóc Alinie? Tego się przekonacie, czytając Cień i Kość. Ja osobiście nie uważam, że ta trylogia jest wybitna. Duologia Szóstki Wron jest absolutnie najlepszym, co nas spotkało w Grishaverse, ale jednak uważam, że warto zapoznać się z trylogią Cienia i Kości przed spotkaniem z Szóstką Wron. Te książki nie są długie i bardzo łatwo przez nie przebrnąć, nie nużą. Są ciekawe, momentami przewraca się oczami. Jednak całościowo, po zakończeniu całego Grishaverse, ta seria bardzo we mnie urosła i zyskała w moich oczach. Dlatego też będę ją Wam polecać. Na pewno kiedyś zdecyduję się na jej reread, bo mimo wszystko, mimo że Cień i Kość jest trochę tak, pachnie takim debiutem, wiecie, nie? Taką pierwszą serią z super uniwersum, to nie jest to seria zła. Nie jest to seria pod żadnym pozorem zła, ale nie jest to też seria wybitna. Jest to taka średniawka, jednak myślę, że ona idealnie pasuje na jesienne wieczory i na taką odmurzającą rozgrywkę nada się idealnie. A historia i kreacja świata są naprawdę bardzo ciekawe i bardzo ciekawym uzupełnieniem do serialu Cień i Kość, który bazuje właśnie na tych książkach. Chciałam polecić Wam właśnie tutaj coś z Grishaverse, a z racji tego, że uważam, że najpierw należy zabrać się za Cień i Kość, to trafiła tutaj ta książka.
Moja miłość z czerwca, czyli Jak podejść kubę rozpruwacza, kolejna książka Dark Academia w tym zestawieniu. W sumie nie wiem, dlaczego nie pomyślałam o niej na moim vlogu i polecajkach. Historia Audrey Rose, która jest zafascynowana medycyną i z pomocą swojego wujka może tą wiedzę zgłębiać. Jednak kiedy w Londynie kolejno zostają zamordowane kobiety, ona decyduje się pomóc rozwiązać tę zagadkę, bo cały czas czuje, że coś śledczym umyka i coś się tutaj nie zgadza, a ona razem z pomocnikiem swojego wuja mogą znaleźć te brakujące szczegóły. Jest to książka naprawdę bardzo intrygująca i bardzo wciągająca. Prawdziwy page turner. A historia Audrey Rose i Tomasa to jest taki slow burn po prostu, że ja nie mogę. Ja tylko czekałam z wypiekami na twarzy, aż będą kolejne ich momenty, bo mają niesamowitą chemię pomiędzy sobą. Tak samo te wstawki medyczne, one nie są odrażające, są naprawdę bardzo dobrze wyważone i są bardzo dobrze przygotowane tutaj. Dodatkowo na końcu mamy coś, co ja w książkach uwielbiam, czyli taką notkę od autorki, co jest fikcją literacką, a co bazuje na prawdziwych wydarzeniach. W przypadku właśnie, kiedy mamy postacie historyczne, jak na przykład Kuba Rozpruwacz tutaj, to ja bardzo doceniam takie notki na końcu. I o tej książce na pewno jeszcze wielokrotnie będę Wam mówiła, bo jestem w niej absolutnie zakochana i czekam na kolejny tom. W zestawieniu książek ode mnie nie mogło zabraknąć Jane Austen, dlatego tym razem przygotowałam dla Was perswazje, które są idealne na jesień po prostu. Są bardzo smutne, skłaniające do refleksji i takie, które po prostu pogłębią Waszą jesienną chandrę, czyli idealna książka na jesień moim zdaniem. Historia Anny, która pod właśnie perswazjami swojej rodziny i przyjaciół decyduje się odrzucić rękę swojego ukochanego, który wraca po kilku latach jako kapitan, który odniósł wiele sukcesów. Historia naprawdę bardzo, moim zdaniem, dobrze napisana. Pokazuje, jak Anna dorasta do podejmowania własnych decyzji. Jak Anna dorasta i zaczyna rozumieć, że najważniejsze jest to, co liczy się dla niej i jej własne szczęście, a nie zadowolenie swojej rodziny. To jest książka, o której mogłabym mówić godzinami, ale też myślę, że to jest świetna książka na zapoznanie się z Jane Austen i z jej stylem. Perswazje to także doskonale wykreowane portrety psychologiczne bohaterów oraz obraz angielskiej szlachty. Myślę, że to jest jedna z idealnych książek na początek z literaturą klasyczną i z Jane Austen. Drugą taką książką jest Opactwo Northanger, obie są krótkie i bardzo szybko się je czyta. Ta jest również dostępna w audiobooku, tylko obie są po obu stronach skali, bo Opactwo Northanger to komedia, a Perswazje to jest naprawdę bardzo smutna historia. Ja uwielbiam smutne książki i ta trafiła prosto do mojego serca. Autorką, której nie mogło również tutaj zabraknąć, jest Victoria Schwab. Wybrałam dla Was Miasto Duchów, czyli historię Cassidy, której rodzice są zafascynowani duchami i piszą o nich książki, prowadzą masę wykładów i dostali propozycje swojego programu telewizyjnego, dlatego też będą podróżować do najbardziej nawiedzonych miast i robić w nich krótkie reportaże. Jednak nie wiedzą, że po wypadku, w którym Cassidy prawie utonęła, zaczęła ona widzieć duchy, a jej najlepszy przyjaciel Jacob to właśnie jeden z nich. Jest to naprawdę, moim zdaniem, najbardziej jesienna książka zaraz po tajemnej historii z tego zestawienia. No, proszę Was, ona jest tak idealna i duchy, i taki jesienno-cmentarny klimat. Po prostu myślę, że od niej bije jesień na kilometr. Jest też naprawdę bardzo świetna ta książka. Mimo, że to jest literatura dziecięca, to się ją czyta bardzo przyjemnie. Ja byłam w nią naprawdę zaangażowana. I ja wiem, że ja się boję wszystkiego, ale czułam dreszczyk. An Enchantment of Ravens, czyli książka, która niestety, ale nie wiem, czy zostanie wydana w Polsce, ale jest naprawdę cudowna. Historia Isabel, która jest malarką i zostaje poproszona o namalowanie portretu księcia jesieni. Podczas kiedy go maluje, widzi w jego obliczu ludzkie emocje i dlatego też je zawiera na swoim obrazie, ale kiedy on odsłania obraz przed swoimi poddanymi, widzi, że Isabel przedstawiła w jego postaci słabość. Dlatego też wpada do jej domu i postanawia zaciągnąć ją przed... Dlatego też wpada do jej domu, postanawia zaciągnąć ją przed sąd, żeby siebie wybielić. I tutaj zaczyna się wędrówka naszych bohaterów. To jest naprawdę, moim zdaniem, najlepszy romans pomiędzy Fey a śmiertelnikiem. To jest naprawdę najlepszy romans. I ja Wam przysięgam, ja uwielbiam wszystkie przemyślenia Isabel na temat tego, czy oni powinni być razem, z czego ona by musiała zrezygnować w tym przypadku, gdyby się zdecydowała być z Rukiem. Tutaj mamy też w tej książce bardzo fajnie przedstawione ograniczenia, jakie są na Fey
i co tak naprawdę sprawia, że oni nie są ludzcy. Naprawdę książka, która ja do dzisiaj nie wiem, czy to jest mój ulubieniec, czy nie, bo kocham ją absolutnie całym sercem i te 200 stron po prostu... Ja byłam pewna, że to jest ulubieniec i że to jest naprawdę top 1 tego roku i że ja będę tą książkę kochała i wciskała każdemu. Ja ją kocham i wciskam każdemu, ale ostatnie 100 stron było strasznie chaotyczne i gdzieś tak nie pasowało mi. I coś po prostu tam nie do końca dla mnie zagrało, ale ta książka jest absolutnie cudowna i jeżeli kiedykolwiek zostanie wydana w Polsce, to ja będę ją wciskać. Ona jest młodzieżówką, tutaj nie ma żadnego chamskiego romansu, ona jest naprawdę całkowicie świetnie wyważona. I ja chyba muszę jednak dojść do wniosku, że to jest ulubieniec, bo jest absolutnie przecudowna ta książka i naprawdę polecam wam każdemu. Angielski w niej jest trochę trudny i trzeba sobie sprawdzać trochę słówek, ale to jest fantastyka. Zawsze tak z fantastyką jest, że no w angielskim my nie uczymy się w szkole tych określeń, które występują w fantastykach. Więc tutaj trzeba sprawdzić parę określeń, ale to nie jest też taki język angielski, gdzie trzeba by tłumaczyć sobie całe zdania czy co drugie słowo. Dlatego jeżeli chcecie spróbować swoją przygodę z czytaniem po angielsku, może nie na początek, ale jako kolejna książka, for sure. Historia, która jest dla mnie jednym z większych moich bookstagramowych zaskoczeń, czyli Carry On od Rainbow Rowell. Niby Rainbow Rowell, wiecie, pisze takie głupiutkie historie, takie, no wiecie, te światy są, te systemy magiczne, takie hi 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 ha 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 i tak dalej, i że takie no, ale Rainbow Rowell pisze takie postacie, ona pisze takie po prostu portrety tych postaci psychologiczne. Ona tak dobrze oddaje ich mental state i co się dzieje po prostu w ich głowach, jak to wszystko działa, jakieś takie właśnie zaburzenia psychologiczne, choroby psychiczne. Trochę tutaj się zamieszałam teraz. Ale to jest naprawdę niesamowite i ja uważam, że dla tych bohaterów warto jest przeczytać tą trylogię. Ona jest taka leciutka, ale w tej swojej lekkości jest taka poważna i naprawdę mocna. To jest historia Simona Snowa, który powinien być wybrańcem, który rozpoczyna ostatni rok nauki w szkole magii. Jednak naprawdę bardzo słabo radzi sobie z magią i zna dosłownie jedno zaklęcie. Ale jak możesz pokonać największego wroga czarodziejów, który wysysa magię z całego świata, kiedy musisz walczyć ze swoim współlokatorem, który prawdopodobnie jest wampirem? Naprawdę powiem wam, że polecam. Polecam z całego serca, bo to jest raz, że świetna rozrywka, a dwa, że naprawdę... I to jest jedna z tych książek, gdzie bawisz się niesamowicie dobrze, ale też jednak zapala taką lampkę w twojej głowie i sobie myślisz, o kurczę, chyba jednak coś jest nie tak. I naprawdę skłania do przemyśleń, jest naprawdę świetna, świetna, po prostu świetna. Tylko ja do tej książki mam jedno małe ale. Bo pierwsze dwa tomy czytałam po polsku, a trzeci kupiłam po angielsku, bo myślałam, że nie wyjdzie w Polsce, a nie pomyślałam, żeby się komuś zapytać, kto może być lepiej o kursu. Ale przeczytałam ten trzeci tom po angielsku i niestety, ale on podobał mi się dużo bardziej niż te tomy po polsku. Ja się przy nim o wiele lepiej bawiłam, o wiele lepiej mi się go czytało i jakoś o wiele lepiej dla mnie zadziałał. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ta historia ewoluowała z każdym tomem i że czy ten tom też po polsku podobałby mi się najbardziej, czy to jest kwestia tłumaczenia. Kiedyś na pewno sięgnę po trzeci tom po polsku i zrobię sobie go reread po polsku, albo sobie zrobię jakieś porównanie scen, ale jednak niestety póki co dla mnie to angielskie wydanie góruje i to jest jedna z tych książek, które na razie polecam czytać po angielsku. To też kolejna książka, która moim zdaniem pomoże wam wpędzić się w taką jesienną chandrę. Jeżeli tak jak ja lubicie sobie popłakać i lubicie poczuć się smutno, no to Zostawiłeś mi tylko przeszłość jest idealną książką. Mimo, że to jest książka, którą ja ostatecznie oceniłam jako średnią, bo oceniłam ją na 3 czy tam 3,5 gwiazdki, to jest to jedna z książek, na których ja najwięcej przepłakałam. Ona jest tak wypełniona emocjami, ona jest po prostu tak wypełniona smutkiem bijącym z każdej strony. I po prostu ogromem przykrych emocji, że będziecie płakali przy każdym rozdziale. Jest to historia Griffina i Theo, najlepszych przyjaciół, a później pary, która była tak niesamowita i wyjątkowa. Mieli tyle swoich
inside joke'ów i sekretów, tyle wspólnych rzeczy i historii. Jednak po wyjeździe Theo na studia do Kalifornii poznaje on nowego chłopaka i ich związek się kończy. Kiedy Theo niespodziewanie umiera, jedyną osobą, która jest w stanie zrozumieć Griffina, jest Jackson, chłopak, dla którego Theo go zostawił. Jest to historia przede wszystkim radzenia sobie z żałobą i dochodzenia do siebie, takiego układania sobie wszystkiego w głowie i pogodzenia się z losem. Ale jest to książka Adama Silvery, która bardzo do mnie trafiła i mimo, że nie uznaję jej za wybitną, to nadal Wam ją bardzo polecam. Pełną recenzję znajdziecie też na moim Instagramie. I nadal jest to książka, która ma specjalne miejsce w moim sercu, pomimo, że tak jak mówię, nie było to 5 gwiazdek, ale jest tak smutna, to jest jedna z książek, na których ja naprawdę wylałam najwięcej łez. To jest bardzo dobrze napisana historia, naprawdę świetna młodzieżówka, idealna właśnie na taki jesienny wieczór, kiedy chcecie sobie trochę popłakać i poczuć się smutno. Kolejna książka to The Deadless Girls, albo po polsku wydana jako Nieśmiertelne. Jest to historia bliźniaczek, Lil i Kizzy. Tutaj zaryzykuję i ja nie pamiętam, czy to gdzieś padło, ale powiem, że one żyją w takiej w społeczności romskiej, która ma kulturę bardzo zbliżoną do kultury romskiej. Nie pamiętam, czy to gdzieś padło, dlatego ryzykuję tym stwierdzeniem. Nie krzyczcie na mnie. I właśnie dorastając z tej społeczności, wkrótce będą odchodziły swoje 17 urodziny, podczas których poznają swoje przeznaczenie. Jednak zanim to nastąpi, osada zostaje zaatakowana i obie z nich muszą udać się do pałacu, gdzie są przygotowywane do zostania ofiarowanym jako dar dla Drakuli. Nie podchodźcie do tej historii w ten sposób, że jest to historia o Drakuli, jak tutaj na okładkach, chyba w polskiej jest tutaj, w angielskiej jest to z tyłu. Jest napisane, że to jest historia dwóch żon Drakuli. Breathtaking story of the brides of Dracula. Tego Drakuli tutaj nie ma za dużo. On pojawia się naprawdę na ostatnich 30-50 stronach, dwukrotnie, trzykrotnie. No, wiecie. Dlatego nie podchodźcie do tej książki w ten sposób, bo będziecie rozczarowani. Jeżeli podejdziecie do tej książki w sposób, że jest to przedstawienie historii dwóch romskich dziewczyn, i poznanie ich kultury, bo ta kultura właśnie, ta kultura i zwyczaje wykreowane przez autorkę, one są niesamowicie przedstawione i to jest naprawdę bardzo dobrze zaprezentowane. Ale także to społeczeństwo, które boi się Drakuli, które boi się widma kary, dlatego jest posłuszne i robi wszystko, co mu się każe. Jeżeli podejdziecie do tej historii w ten sposób, to nie będziecie rozczarowani. Ale no nie spodziewajcie się wampirów za dużo. I to wszystko z mojej strony. Jeżeli ten filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, żeby być na bieżąco z naszymi filmikami. I widzimy się już niedługo. Pa, pa.